Witajcie na moim kanale i na samym początku bardzo chciałem Wam wszystkim podziękować za masę lajków, komentarzy, która się pojawiła pod filmikami. Bardzo mnie to dopingowało do pracy i się cieszę, że jest jakiś tam odzew, że te filmiki są potrzebne, że ktoś je ogląda w ogóle i interesuje się tym tematem. To utwierdza mnie to, że jest sens dalej nagrywać dla Was filmy dotyczące zarabiania na stokach. Zawaliliście mnie, ale bardzo fajnie, cieszę się z tego, zawaliliście mnie masą pytań. Na część się postaram odpowiedzieć w dzisiejszym filmiku, na następne pytania w następnych filmikach, bo nie jestem w stanie tego wszystkiego naraz ogarnąć. Pod filmikiem dotyczącym zarabiania na Adobe Stock bardzo dużo pytań dotyczących rozliczenia się z podatkiem i tak dalej. Kilka z nich przeczytam. Dropis pisze: czy muszę wypełniać formularz W8BN, żeby zarabiać na zdjęciach? Następnie Filip9907 pisze: hej, jak wygląda z tym formularzem W8? Musisz go wysyłać czy nie? Katarzyna Kaczyńska pisze: cześć, bardzo fajny poradnik, dzięki. Jak należy rozliczyć podatkowo w Polsce sprzedaż tych zdjęć przy założeniu, że prowadzimy jednoosobową działalność gospodarczą jako firma czy jako osoba fizyczna? Sprzedaż jako usługa czy jako towar? Informacje zawarte na stronach Adobe niewiele na ten temat mówią. Nie mogę się też znaleźć nigdzie sensownych informacji na ten temat. Czy możesz polecić jakieś sensowne wskazówki? Jeśli chodzi o ten formularz zgłoszenia podatkowego W8B, to należy go wypełnić z tego względu, że jeśli go nie wypełnicie, to będą Wam potrącać 30% podatku federalnego, więc ze 100 dolarów przeleją Wam tylko 70. Jeśli go wypełnicie, to raz na rok, na początku roku, to jest tak od stycznia do kwietnia z reguły, dostaniecie amerykański PIT, z którego należy się rozliczyć w Polsce. I teraz wracając do pytania Kasi, jak należy rozliczyć podatek w Polsce za sprzedaż zdjęć przy założeniu, że prowadzimy jednoosobową działalność gospodarczą? To wszystko zależy od tego, jak się rejestrujesz na tym stoku. Jeśli się rejestrujesz jako osoba prywatna, to rozliczasz się jako osoba prywatna. Tak samo dalsza część pytania, czy rozliczasz to jako usługę, czy jako towar. Nie ma znaczenia, czy to rozliczasz jako towar, czy usługę. Rozliczasz się z tego raz na koniec roku tylko w zeznaniu rocznym, więc wpisujesz tylko przychód, jaki osiągnęłaś z tego tytułu. Ale tak jak mówiłem w innych filmikach, nie jestem osobą kompetentną do radzenia podatkowego. Najlepiej się skonsultować ze swoim księgowym. Anhodryt się pyta, czy za zdjęcia redakcyjne też otrzymujemy pieniążki. Oczywiście, jeśli się tylko sprzedadzą, dostajemy za to zapłatę. Te pytanie też dość często się pojawia. Czy jedno zdjęcie może być przesłane do kilku stoków? Odpowiedź na to pytanie jest w pierwszym filmiku, ale podrzucę, powiem tak, że zdjęcie może być wysłane do wielu stoków, może pod warunkiem, że nie jesteśmy ekskluzywem, czyli nie pracujemy na wyłączność w danym stoku, albo nie zaznaczyliśmy na przykład w DreamStime opcji, że to zdjęcie jest na wyłączność w tym stoku. Także jeśli tego nie mamy, nie pracujemy dla kogoś, dla jakiegoś stoku jako na wyłączność, to możemy zdjęcie wrzucać w dowolne miejsca. Ania Ary się pyta, czy od czego zależy cena, pomijając jakość, czy to samo zdjęcie może być sprzedane za różną cenę w różnym czasie. Cena, za jaką kupuje klient, jest zależna od rozmiaru zdjęcia, licencji, od planu, czy on to kupił w subskrypcji, czy on dumped na żądanie. Czasem się zdarza tak, że w tej samej agencji to samo zdjęcie sprzedane w tym samym rozmiarze przyniesie nam różny dochód, bo jest to spowodowane tym, że po prostu na przykład kupujący kupił kredyt w jakiejś promocji albo bardzo dużą ilość i dostał je po prostu taniej. Wtedy my też mamy mniejszy zarobek na tym. Wojtek G. pyta się, czy dzisiaj ma to jeszcze sens? Jak dużo zdjęć trzeba zrobić, aby cokolwiek zarobić? Czy to ma jeszcze sens? To wszystko zależy od Ciebie. Jeśli po prostu będziesz uploadował dużo dobrej jakości zdjęć, będziesz wytrwały i cierpliwy w tym, na pewno Ci to przyniesie jakiś dochód. Jeśli wyślesz 10 zdjęć i zostawisz to, no to nie zarobisz, nie? Prosta sprawa. Więcej na ten temat też możecie zobaczyć w jednym z pierwszych filmików, które opublikowałem w tym temacie. Na dzisiaj kończymy serię pytań. Dzięki za nie wszystkie. Na resztę, które pojawiły się pod innymi jeszcze filmikami, odpowiem w następnym filmiku. Także zapraszam do zadawania pytań, na każdy odpowiem i w komentarzu, i w następnych filmikach.
Jeśli Ci się podoba, no to poproszę o suba, lajka i naciśnij sobie dzwoneczek, żeby być informowanym o następnych odcinkach. Każdy taki drobny wyraz wdzięczności zachęca mnie do dalszej pracy dla Was. Dobra, dzisiaj pokażę Wam, dlaczego wrzucam zdjęcia na stoki przez FTP, a nie przez stronę www, bo pod jednym z filmików wywiązała się na ten temat dyskusja i chcę Wam pokazać, dlaczego opłaca się pracować wrzucając zdjęcia przez FTP, a nie przez stronę www. Tak jak mówiłem, dzisiaj Wam pokażę, jak szybko wrzucać pliki na stoki. Można to robić przez stronę www danego stoku, więc wchodzimy sobie na stronę danego stoku, klikamy dodaj zdjęcia, royalty free, dodaj przez dodawanie na stronie forum. Klikamy tu, klikamy tutaj i dodaj pliki. Teraz szukamy sobie plików, gdzie one są, zaznaczamy. Akurat mam tutaj około 100 plików. Nie wiem, czy w ogóle wszystkie chcę wrzucić. Zobaczymy, czy on będzie chciał wrzucić wszystkie. Otwórz. I leci. Jest to w miarę ok. Ale teraz tak, musimy przejść. No to zamknę, że powiedzmy, że się wszystko wgrało, bo te pliki już mam zgrane. Teraz przechodzimy na następnego stoka. Zaraz sobie zobaczcie. Prześlij obrazy. I mamy tylko 10 plików do przesłania i za każdym razem musimy sobie znaleźć ten plik, zaznaczyć go, dodać wszystkie 10 plików i wgrać. I w tym momencie zaczyna się już mały problem, bo to będzie trwało wieki. Zobaczmy jeszcze, jak na innych stokach wygląda wgrywanie przez stronę. Ja powiem szczerze, nigdy tego nie robiłem przez stronę, zawsze robiłem to przez FTP. Powiem, a upload files. Jak to wygląda na DreamStime? Ale znowu musimy sobie znaleźć katalog, zaznaczyć wszystkie zdjęcia. Powiem Wam, że z tego co pamiętam, to kiedyś to było znacznie gorzej. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że wgrywanie przez FTP jest jeszcze szybszym sposobem. Jak to się robi? Przede wszystkim musimy mieć klienta FTP. Ja do tego używam Total Commandera, ale może to być FileZilla, cokolwiek innego, co obsługuje protokoły FTP. Teraz tak, znajduję sobie na moim dysku katalog z zdjęciami, które chcę wgrać. Teraz tak, tu mam sieć FTP połączenie. Ja tu już mam wpisane ileś tam stoków. Teraz tak, klikam sobie na dany stok. Połącz. Zaznaczam sobie pliki. Daję kopiuj. No i pliki sobie lecą. W tym czasie mogę robić sobie inne rzeczy. W 123 jest fajnie, bo jest katalog editorial. Więc zdjęcia editorialowe od razu wgrywacie do katalogu editorial i nie macie problemów wtedy z segregowaniem tego, tak? I jeśli tu mi się wgra na ten stok, biorę FTP połączenie, biorę sobie następny stok, łączy mi się, zaznaczam, przegrywam i jest to już gotowe. Tak samo z innymi stokami mam, no, praktycznie do każdego stoku mam to zrobione konto FTP, na które wgrywam pliki. Jest to naprawdę o wiele szybsze, a powiem Wam, że jeśli ktoś jest troszeczkę obeznany ze skryptami, pisaniem skryptów i tego typu rzeczy, to może sobie ustawić, że wgrywa po prostu zdjęcia sobie na swój FTP. Tam uruchamia skrypt, który rozsyła mu po jego kontach FTP na stronach ze zdjęciami i wtedy to już jest w ogóle mega szybka sprawa. Ja niestety tego nie potrafię. Wiem, że kiedyś miałem taki skrypt, ale to jakoś tam gdzieś na przestrzeni lat gdzieś on się tam, powiedzmy, pogubił, straciłem go i tego nie mam. Teraz jak dodać konto FTP do klienta FTP? Robimy nowe połączenie. I teraz tak, tutaj wpisujemy nazwę sesji, przykładowo 1, 2, 3. Teraz tak, nazwę hosta. Tutaj na
przechodzimy sobie na jakąś stronę ze stokiem. I tak, tutaj mamy, widzicie, adres hosta serwera, czyli przyklejamy tą linijkę. Tutaj nazwę hosta wklejamy w to miejsce. Klej. Następnie nazwę użytkownika, w nazwę użytkownika i hasło, które żeście podali przy rejestracji. I tak generalnie jest z wszystkimi stokami. Do tego transfery przez FTP są znacznie szybsze niż transfery przez stronę internetową. Dlatego no mówię, no jest to znaczne udogodnienie. Także widzicie, dodawanie przez FTP oszczędza nam mnóstwo czasu. Zwłaszcza jeśli wrzucamy tych zdjęć bardzo dużo, tam przy jednym czy przy dwóch zdjęciach, no to nie ma różnicy, za dużo nie zyskujemy. Ale przy dużej ilości zdjęć wrzucanych na kilka stoków jest to naprawdę dość spora oszczędność czasu. Mam nadzieję, że podobał Ci się filmik. Jeśli tak, to zostaw łapkę do góry. Jeśli te treści Cię interesują, to naciśnij suba i dzwoneczek, żebyś był powiadamiany o nowych filmikach na moim kanale. I zapraszam też do zostawienia jakiegokolwiek komentarza. Do każdego z nich się ustosunkuję. Dzięki, pozdrawiam i do następnego razu. Hej!